Niezliczone gatunki pojawiły się i zniknęły w historii Ziemi, pozostawiając za sobą skomplikowany labirynt życia, który zrewolucjonizował ekosystemy naszej planety. Wśród wielu wymarłych stworzeń, niektóre z nich zafascynowały nas swoją ogromną wielkością, podczas gdy inne przeraziły nas swoimi przerażającymi cechami. Od ogromnych drapieżników morskich po gigantyczne krocionogi, dołączcie do nas, aby odkryć 10 takich zwierząt, które mogłyby stanowić znaczne zagrożenie dla ludzi, gdyby przetrwały. Jeśli temat Ci się podoba, to zostaw łapkę w górę i napisz komentarz „zwierzę”, a przypnę Ci serduszko. Smilodon. Notoryczny drapieżnik z szablami Smilodon przemierzał Amerykę przez całą epokę pleistoceńską, która trwała od 2,5 miliona do 10 tysięcy lat. Większość jego skamieniałości odkryto w Brazylii. Zanim zaczniecie wyobrażać sobie typowego tygrysa, pozwólcie mi podkreślić, że Smilodon nie był spokrewniony z tygrysami ani żadnymi współczesnymi kotami. Teraz porozmawiajmy o rozmiarze. Ten drapieżny kot osiągał przerażającą wagę 466 kg i miał wysokość 120 cm. Innymi słowy, był to potwór wśród kotowatych żywy koszmar. Wyobraźcie sobie drapieżnika zbudowanego bardziej potężnie niż jakikolwiek kot, którego kiedykolwiek spotkaliście, z czterema kończynami, które sprawiłyby, że Arnold Schwarzenegger byłby zazdrosny. Jego górne kły były smukłe, kruche i przerażająco długie, a szczęki Smilodona były szeroko rozwarte, idealne do precyzyjnych ataków. Te koty były drapieżnikami szczytowymi swoich czasów i dosłownie uzbrojone po zęby. Wyobraźcie sobie przerażającego kota, który unieruchamia swoją ofiarę za pomocą muskularnych przednich łap i zadaje miażdżący cios. Jeśli chodzi o metody polowania Smilodona, naukowcy nie zgadzają się co do sposobu zadawania śmiertelnego ciosu, ale jedno jest pewne. Był on ekspertem w zabijaniu dużych roślinożerców, takich jak bizony i wielbłądy. Był wytrwałym łowcą, łatwo przystosowującym się do nowych ofiar w Ameryce Południowej. Styl zasadzki Smilodona dobrze komponował się z lasami i gęstą roślinnością, pozwalając mu siać strach w sercach niczego nie podejrzewających ofiar. Złożoność środowiska Smilodona staje się jasna, gdy zgłębiamy je dalej. Jego mózg wykazywał wzorce podobne do współczesnych kotów, co wskazuje na lepszy słuch, wzrok i koordynację kończyn. Jednak jego małe oczy i mniej do przodu skierowana orientacja odróżniają go od współczesnych odpowiedników. Smilodon był mistrzem kamuflażu w gęstych lasach. Czy wspomniałem o jego niesamowitej zdolności do skoków? To prawda. Ten drapieżnik potrafił skakać z niezwykłą precyzją, co czyniło go jeszcze bardziej niebezpiecznym w pogoni za ofiarą. Jednak, jak każdy koszmar, panowanie Smilodona dobiegło końca, gdy większość megafauny Ameryki Północnej i Południowej wyginęła około 10 tysięcy lat temu. Ten przerażający drapieżnik poszedł w ich ślady. Przyczyna jego zniknięcia pozostaje nieznana. Niektórzy uważają, że jego zależność od dużej zwierzyny, zmiany klimatyczne i konkurencja z innymi gatunkami przyczyniły się do jego upadku. Rzeczywistość jednak pozostaje niejasna, pozwalając nam spekulować na temat losu tego przerażającego zwierzęcia. Sarcosuchus. Sarcosuchus był gatunkiem podobnym do krokodyla, który żył w rzekach Afryki i Ameryki Południowej podczas wczesnej kredy. Jego nazwa tłumaczy się jako krokodyl mięsożerca. Ten prehistoryczny potwór, daleki krewny współczesnych krokodyli, stanowił znaczne zagrożenie dla każdego nieszczęśnika, który mógł się z nim spotkać. Wyobraź sobie krokodyla na sterydach, ponieważ Sarcosuchus był jednym z największych znanych zwierząt podobnych do krokodyla na świecie. Określenie rozmiaru tych pradawnych potworów nie jest łatwym zadaniem, ale naukowcy opracowali sprytną metodę, mierząc długość czaszki od nosa do podstawy czaszki, aby oszacować całkowitą długość ciała. Okazało się, że Sarcosuchus miał największą znaną czaszkę, która mierzyła 6 metrów długości. Na podstawie tego pomiaru naukowcy oszacowali długość ciała tego osobnika na oszałamiające 9 do 10 metrów, a długość od nosa do końca tułowia wynosiła 5 do 7 metrów, co odpowiada długości groźnego krokodyla różańcowego. Na podstawie tych danych obliczono jego wagę na 8 ton metrycznych.
To wystarczająco dużo, aby przyprawić o koszmary nawet najbardziej odważnego odkrywcę. Każdy zadrżałby na widok Sarcosuchusa. Jego duży nos, w przeciwieństwie do dzisiejszych krokodyli o wąskich pyskach, sugerował ogólną dietę. Sarcosuchus, imperator, w przeciwieństwie do swoich krokodylich kuzynów, nie miał zębów zazębiających się, co sugeruje, że polował na ogromne zwierzęta lądowe. Wyobraź sobie, jak skrada się przez prehistoryczne krajobrazy. Jego potężne szczęki zaciskają się wokół kości dinozaurów żyjących w tym samym obszarze. Drapieżnik o takiej wielkości i sile przerażałby każde stworzenie mające pecha spotkać go na swojej drodze. Sarcosuchus nie tylko był ogromny, ale również przewyższał inne znane pradawne krokodyle wielkością. Był bardziej potężny niż miocenowy Ramposuchus, późnokredowy Deinosuchus, a nawet groźny miocenowy Purusaurus. Był największym koszmarem swoich czasów. Na szczęście panowanie Sarcosuchusa i jego rządy terroru zakończyły się miliony lat temu. Jednak przerażające dziedzictwo tego ogromnego drapieżnika służy jako przypomnienie o straszliwych cudach, które niegdyś przemierzały naszą ziemię. Deinonychus. Deinonychus, co oznacza straszny pazur, był dinozaurem żyjącym w okresie wczesnej kredy około 15 milionów lat temu. Gdyby ten drapieżnik przetrwał, mógłby stanowić znaczące zagrożenie dla naszego gatunku z wielu powodów. Deinonychus był przerażającą bestią osiągającą do 3,5 metra długości. Jego czaszka o długości 410 mm miała potężne szczęki wyłożone około 70 zakrzywionymi, ostrymi jak brzytwa zębami. Paleontolog John Ostrom, rekonstruując fragmentaryczną czaszkę Deinonycha, opisał ją jako trójkątną i szeroką, co pozwalało na miażdżące ugryzienia ofiar. Deinonychus miał ogromne ręce z 3 ostrymi pazurami na każdej kończynie przedniej, co jeszcze bardziej potęgowało jego groźny wygląd. Drugi palec na jego tylnej stopie był wyposażony w pazur w kształcie sierpa, który najprawdopodobniej służył do ataków. Choć nie znaleziono odcisków skóry Deinonycha, powszechnie uważa się, że dromaeosauridy, takie jak Deinonychus, były upierzone, co dodawało ich wyglądowi przerażającego elementu. Odkrycie skamieniałości zębów Deinonycha obok zębów Ornithopoda tenontosaurus sugeruje drapieżniczą interakcję między tymi dwoma gatunkami. Wiele szkieletów Deinonycha, w tym 4 dorosłe osobniki i 1 młodociany, odkryto w bliskiej odległości od skamieniałości tenontosaurus w kamieniołomie w Montanie. To znalezisko sugeruje, że Deinonychus polował i żywił się tymi roślinożernymi dinozaurami. Ponadto najnowsze badania nad skamieniałościami młodocianych Deinonychów ujawniły fascynujące teorie. Ze względu na mobilność ich stawów barkowych, młodociane Deinonychy mogły być zdolne do latania, co dodawało kolejny wymiar ich niebezpiecznym i zręcznym zdolnościom łowieckim. Deinonychus miał prędkość chodzenia wynoszącą około 10 km na godzinę, zgodnie z analizą śladów odkrytych w formacji Gething w Kolumbii Brytyjskiej. Jego siła gryzienia wynosiła od 4100 do 8200 newtonów, przewyższając siłę współczesnych drapieżnych zwierząt, takich jak hieny, i rywalizując z siłą gryzienia podobnie dużych aligatorów, zgodnie z badaniami biomechanicznymi. Zgodnie z danymi geologicznymi, Deinonychus żył na równinach zalewowych lub w środowiskach przypominających bagna. Intrygujące jest wizualizowanie prehistorycznych środowisk, w których ten drapieżnik wędrował, zasadzając się na nieświadome ofiary i atakując z błyskawiczną prędkością. Gdyby Deinonychus przetrwał do czasów współczesnych, byłby silnym i śmiertelnym zwierzęciem. Jego rozmiar, przerażający wygląd, ostre jak brzytwa pazury, potężne szczęki, a nawet zdolności lotnicze uczyniłyby go bezlitosnym i skutecznym drapieżnikiem, stanowiącym ogromne zagrożenie dla ludzkiego istnienia. Na szczęście Deinonychus jest teraz wymarły. Artropleura. Artropleura, rodzaj gigantycznych pareczników, zamieszkiwała prehistoryczne głębiny Ameryki Północnej i Europy prawie 200 milionów lat temu. Te zwierzęta były największymi znanymi lądowymi bezkręgowcami. Na szczęście uciekliśmy od tych niebezpiecznych czasów. Wyobraźcie sobie spotkanie z potworem, który mierzył oszałamiające 2,5 metra długości, a jego ślady miały szerokość 50 cm, pozostawiając za sobą przerażający ślad.
Trzymajcie się swoich kapeluszy, ponieważ niedawno odkryto skamieniałą egzoszkielet, pozostałość po starożytnym terrorze, mierzącą niewiarygodne 55 cm szerokości i przerażającą długość 3 metrów. Ten gigantyczny parecznik, ważący 50 kg, był siłą, z którą trzeba było się liczyć. Co sprawiło, że artropleura rozrosła się do takich gigantycznych rozmiarów? Okazuje się, że prehistoryczne środowisko miało większe ciśnienie parcjalne tlenu, co pozwoliło tym przerażającym stworzeniom na wzrost. Ponadto brak dużych lądowych drapieżników kręgowych pozwolił artropleurze swobodnie podróżować i dominować na Ziemi swoją masywną obecnością. Na szczęście nie musimy już mieć do czynienia z tymi ogromnymi skorupiakami. Co wyróżniało artropleurę spośród zwykłych pareczników? Po pierwsze, ich egzoszkielety były ozdobione dobrze rozwiniętymi tergitami, które miały 3 płaty. Wyobraźcie sobie przerażające stworzenie opancerzone guzkami o przerażających powierzchniach, tylko mała, owalna płytka z przodu została wykryta. Teraz porozmawiajmy o nogach. Artropleura uważana była za diplopodę, co oznacza, że miała 2 pary nóg na płytkę. Ten starożytny horror miał 3 pary płyt brzusznych, oprócz swojej przerażającej armii nóg. Te płytki mogły nawet pełnić funkcję organów oddechowych, zapewniając, że artropleura była zawsze gotowa na straszną walkę. Wbrew powszechnemu przekonaniu, artropleura nie ograniczała się do lasów węglowych, lecz prowadziła bardziej autonomiczny tryb życia. Skamieniałości śladów zostały znalezione na otwartych obszarach, a przerażające pareczniki pozostawiały swoje ślady długo po upadku lasów węglowych. Upadek artroplery najprawdopodobniej wiązał się z wysychaniem strefy równikowej, co pokazuje, że nawet najpotężniejsze gatunki mogą ulec zmieniającym się czasom. Tak więc możemy być pewni, że te stare złośliwości już nie są obecne. Megalodon. Kiedyś w głębokich błękitnych otchłaniach naszych pradawnych mórz straszliwy potwór rządził wodami. Jego imię? Megalodon, co dosłownie oznacza wielki ząb. Był to gigantyczny rekin, który żył około 23 miliony lat temu. Gdyby nadal istniał, nigdy byśmy nie odważyli się surfować. Wyobraź sobie rekina tak ogromnego, że nawet wielki biały rekin drżałby na jego widok. Szacunki dotyczące wielkości megalodona różnią się, ale wszyscy zgadzają się co do jednego. Był gigantyczny. Niektórzy twierdzą, że te morskie potwory rosły do oszałamiających 20 metrów długości. Wyobraź sobie bestię wielkości autobusu szkolnego, czającą się pod powierzchnią, gotową do ataku w każdej chwili. Dla porównania, typowa długość wielkiego białego rekina to zaledwie 6 metrów. Megalodon górował nad tymi małymi zwierzętami. Megalodon niewątpliwie panował jako prawdziwy lewiatan oceanów. Zęby megalodona są najczęściej zachowanymi pozostałościami jego panowania terroru. Te trójkątne cuda były ogromne, ząbkowane i solidne, osiągając niemal 7 cali wysokości. Były to największe zęby spośród wszystkich znanych gatunków rekinów, przypominające o furii tego drapieżnika. Czy potrafisz sobie wyobrazić znalezienie jednego z tych ogromnych kłów i uświadomienie sobie, że bestia, do której należał, mogła cię połknąć w całości? Istnienie 4 unikalnych typów zębów w strasznych szczękach megalodona jest ukazane przez jego formułę dentystyczną, która ujawnia obecność 4 różnych rodzajów zębów w jego przerażających szczękach. Przednich, pośrednich, bocznych i tylnych. Szczęki megalodona mogły osiągnąć zdumiewające 2 metry szerokości z ponad 250 zębami rozmieszczonymi w 5 rzędach. Te ząbkowane kły były idealne do cięcia mięsa i kości z łatwością, czyniąc każdą nieszczęsną ofiarę koszmarną. Megalodon był jednak czymś więcej niż tylko przerażającą bestią. Ze względu na swoją wielkość i zęby miał globalne rozprzestrzenienie z skamieniałościami znalezionymi na całym świecie. Żaden zakątek pradawnych oceanów nie był bezpieczny przed jego gniewem. Europa, Afryka, Ameryka i Australia. Rozwijał się na szerokościach geograficznych od subtropikalnych do umiarkowanych w temperaturach od 1 do 24 stopni Celsjusza. Mówimy o adaptacji. Głód megalodona był nienasycony, ponieważ żył w różnych środowiskach morskich. Nic nie było odporne na jego drapieżną zręczność, od płytkich mórz przybrzeżnych po bagniste laguny i głębokie obszary morskie. Był to wędrowny potwór, zawsze na polowaniu na swoją kolejną ofiarę.
Dorosłe megalodony miały prawdopodobnie preferencje do zamieszkiwania miejsc daleko od brzegu, pozostawiając płytkie wody dla mniejszych drapieżników. Megalodon stanął w obliczu świata zmian podczas swojego panowania terroru. W epoce oligocenu nastąpił trend chłodzenia, który doprowadził do ostatecznego zlodowacenia biegunów. Wydarzenia geologiczne wpływały na siedliska morskie, zmieniając prądy i opady. Zamknięcie cieśniny środkowoamerykańskiej oraz zmiany w oceanie Tetydy zakłóciły przepływ bogatych w składniki odżywcze wód, co mogło wpłynąć na dostawy żywności dla megalodona. To intrygujące, jak delikatna równowaga natury i zmieniający się świat mogły wpłynąć na tak potężne stworzenie. Orzeł Hasta. Orzeł Hasta, niesamowity gatunek, kiedyś szybował nad niebem w bujnych lasach wyspy południowej Nowej Zelandii. Gdyby nie wymarł, mógłby uczynić nasze ulubione miejsca turystyczne najbardziej niebezpiecznymi lokalizacjami na świecie. Ta niezwykła istota była orłem Hasta, wymarłym gatunkiem orła, który był jednym z największych znanych prawdziwych drapieżników zarówno pod względem długości, jak i wagi. Orzeł Hasta przewyższał nawet największe żyjące obecnie sępy, czyniąc go imponującym drapieżnikiem. Samice były znacznie większe od samców, z szacunkową wagą od 10 do 15 kg, podczas gdy samce ważyły od 9 do 12 kg. Samice orła Hasta mogły ważyć ponad 16,5 kg, zgodnie z porównaniami z innymi orłami z rejonu australasijskiego. Choć rozpiętość skrzydeł orła Hasta była dość skromna jak na jego rozmiar, wynoszącą do 2,6 metra, a w niektórych przypadkach przekraczającą 3 metry, to jednak dorównywała rozpiętościom skrzydeł wielkich samic innych gatunków orłów. Ta modyfikacja pozwalała orłowi Hasta łatwo poruszać się po gęstych lasach Nowej Zelandii. Wbrew powszechnemu przekonaniu, orzeł Hasta nie utracił zdolności do lotu, lecz raczej rozwinął duże skrzydła, aby dostosować się do swojego leśnego siedliska. Analizując pozostałości skrzydeł i nóg orłów Hasta, odkrywamy fascynujące powiązania z żyjącymi obecnie orłami, takimi jak harpia wielka, orzeł filipiński i orzeł morskie Steller. W ramach adaptacji do życia w lesie obecne orły, podobnie jak ich wymarli poprzednicy, zmniejszyły względną długość skrzydeł. Pazury orła Hasta były porównywalne z pazurami harpii wielkiej, co wskazuje na potężne umiejętności łowieckie, a nie na żerowanie. Orzeł Hasta miał silne nogi i ogromne mięśnie lotne, pozwalające mu wznieść się w powietrze z potężnym skokiem, mimo swojej wielkości. Te orły miały długie, szerokie ogony, przekraczające 50 cm długości, aby zrekompensować ograniczoną powierzchnię skrzydeł. Samice rosły do 4 metrów długości i miały około 90 cm wysokości, a być może nawet wyżej. Starożytne malowidła jaskiniowe przedstawiające orły Hasta ujawniają jasną głowę, co prowadzi do przypuszczenia, że miały one łyse głowy lub krótsze pióra na głowie niż na reszcie ciała. Jednak przyczyny tego są nieznane. Choć łyse głowy sępów pełnią funkcje termoregulacyjne, orły Hasta mogą nie potrzebować takiej samej termoregulacji jak wielkie tropikalne sępy, ponieważ żyły w chłodnych, umiarkowanych lasach. Nawyki żywieniowe orłów Hasta były po prostu niesamowite. Używały swoich ogromnych dziobów do rozrywania narządów wewnętrznych swojej ofiary, w tym dużych nielotnych ptaków, takich jak moa. Ofiara umierała z powodu utraty krwi, a ponieważ brakowało innych dużych drapieżników, orzeł Hasta mógł monopolizować jedno ogromne zwierzę przez kilka dni. Według najnowszych badań orły Hasta używały strategii żywieniowych bardziej podobnych do sępów niż innych orłów. Po zabiciu ofiary zanurzały swoje głowy w jamie ciała, aby spożyć najważniejsze narządy ofiary. Ta modyfikacja pozwalała im polować na znacznie większe stworzenia niż one same, zapewniając ich przetrwanie w trudnym środowisku. Niestety orzeł Hasta wyginął z powodu wyginięcia swojego głównego źródła pożywienia. Titanoboa. Titanoboa, ten kolosalny wąż ze swoim ogromnym rozmiarem i śmiertelną reputacją, stanowił niewyobrażalne zagrożenie dla każdego żywego stworzenia, które stanęło na jego drodze. Ten gigantyczny drapieżnik sprawiał, że nawet najbardziej odważna anakonda wyglądała jak wąż ogrodowy w porównaniu do niego.
Titanoboa, przerażająca nazwa, była potworem o ogromnych wymiarach. Przemierzał Ziemię około 60 milionów lat temu, w okresie Paleocenu. Wyobraźcie sobie węża tak dużego i niepojętego, że nawet najodważniejsi herpetolodzy by się go bali. Szacuje się, że Titanoboa osiągała długość do 10 metrów i ważyła 2500 kg. Oto postrach węża, który mógłby przewyższyć szkolny autobus i łatwo owinąć się wokół mamuta. Nie można nie drżeć na myśl o wyglądzie tego starożytnego węża. Jego błyszczące łuski, w kolorze zmierzchu, dodawały mu przerażającej prezencji. Widok jego falującego kształtu, poruszającego się z fascynującą gracją, mógłby wywołać dreszcze u każdego obserwatora. Miał siłę, która wykraczała poza naturalny świat, diaboliczną grację, która kryła jego śmiertelny cel. Titanoboa kwitła w ciepłych i wilgotnych dżunglach ery Paleocenu. Jego siedlisko, które teraz znajduje się w Kolumbii, było bezpiecznym schronieniem dla tego masywnego węża. Obszar ten był pokryty bujnymi tropikalnymi lasami z szeroką gamą flory i fauny. Titanoboa prosperowała w ekosystemie charakteryzującym się wysokimi drzewami, bujną roślinnością i rozległymi systemami wodnymi. W rzekach i mokradłach obficie występowały ryby, żółwie i inne gady. Titanoboa rządziła jako drapieżnik szczytowy wśród bujnej roślinności i mętnych wód, przerażająco dominując w swoim prehistorycznym królestwie. Unikalne cechy i charakterystyki Titanoboa odróżniały ją od innych węży, które przemierzały karty historii. Jej ogromny rozmiar świadczy o jej dominacji w pierwotnym świecie. Była największym wężem, jaki kiedykolwiek istniał, przewyższającym swoje współczesne odpowiedniki. Samo wyobrażenie sobie spotkania z tym przerażającym stworzeniem na wolności wywołuje koszmary. Titanoboa miała silny apetyt oraz unikalne podniebienie. Badacze uważają, że to pełzające stworzenie stało się drapieżnikiem po dostosowaniu się do diety ryb. Jej głowa wykazywała adaptacje, takie jak specjalistyczna morfologia zębów i kształt podniebienia. Titanoboa miała do dyspozycji obfitość wodnych zasobów, dzięki szerokiej sieci rzecznych w swoim siedlisku i mnóstwu skamieniałości ryb. Można się zastanawiać, jak taki potwór mógłby stanowić zagrożenie dla ludzkości, gdyby przetrwał do dzisiejszych czasów. Wyobraźcie sobie świat, w którym Titanoboa pełznie cicho przez głębokie lasy, szukając swojej ofiary z precyzją planowania. Ludzie delikatni i bezbronni byliby bezsilni wobec tego starożytnego potwora. Jej apetyt był bezgraniczny, a głód zmusiłby ją do poszukiwania większej i trudniejszej zdobyczy. Ale nie martwcie się, Titanoboa dawno już wymarła. Przemijanie czasu i ewolucja naszej planety wymazały jej istnienie z tkaniny Ziemi. Możemy znaleźć schronienie w myśli, że nie musimy stawić czoła temu postrachowi w naszym codziennym życiu. Megatherium. Megatherium było rodzajem lądowych leniwców, które żyły od wczesnego pliocenu aż do końca epoki pleistoceńskiej. Nie dajcie się zwieść nazwie leniwiec. Te stworzenia nie były miłymi, przytulnymi istotami. Były to gigantyczne bestie, które stanowiłyby ogromne zagrożenie dla ludzkości, gdyby przetrwały. Podczas epoki pleistoceńskiej ten gigant rozmiarów słonia przemierzał region Pampasów w południowej Boliwii. Ważył niewiarygodne 4 tony metryczne, miał 2 metry wysokości i mierzył 6 metrów od głowy do ogona. Wyobraźcie sobie przerażenie na widok potwora wielkości słonia azjatyckiego, ale o niebezpiecznym usposobieniu. Szkieletowa struktura Megatherium była równie mocna, jak na to wskazywała jego wielkość. Masywna obręcz miedniczna i silny ogon zapewniały stworzeniu stabilność, której potrzebowało do żerowania na wysokościach niedostępnych dla innych roślinożerców. Megatherium utrzymywało swoją ogromną masę, wznosząc się na swoich muskularnych tylnych nogach i używając ogona jako statywu, podczas gdy zgięte pazury przyciągały gałęzie pełne najsoczystszych liści. Ze względu na utrudnienie spowodowane silnymi pazurami, ten leniwiec, podobnie jak współczesne mrówkojady, chodził na bokach swoich stóp. Chociaż Megatherium było zasadniczo czworonożne, jego ślady wskazywały na zaskakującą zdolność do dwunożnego poruszania się. Megatherium było siłą, z którą trzeba się liczyć nie tylko ze względu na swoją wielkość i mobilność. Ich małe, stożkowe pyski i chwytnych warg sugerowały, że były wybredne
jeśli chodzi o rośliny i owoce. Megaterium miało najmniejszy pysk ze wszystkich leniwców naziemnych i miało wyrafinowane podniebienie prawdziwego konesera, starannie wybierając swoje pożywienie niczym wytrawny smakosz. Wargi były ważne w tym procesie, prawdopodobnie pomagając w rozróżnianiu i wybieraniu najbardziej atrakcyjnego pożywienia. Ponadto zrośnięcie kluczowych kości w szyi megaterium utrudniało wystawianie języka, co sugeruje precyzyjną metodę jedzenia. Zęby tego zwierzęcia były wyraźnie hipsodontyczne, świadczące o ich szorstkiej, włóknistej diecie. Ich zęby były zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności rozdrabniania z międzyzębnymi powierzchniami w kształcie litery FAF i kwadratowym przekrojem. Ich pyski przypominały koszmarną maszynkę do mięsa, rozdrabniając wszystko, co znalazło się w ich zasięgu. Megaterium zamieszkiwało kiedyś lasy i ekosystemy trawiaste Ameryki Południowej, zwłaszcza słabo zalesione regiony w okolicach Pampasów. Te gatunki przystosowały się do umiarkowanych, suchych lub półpustynnych otwartych środowisk i kontrolowały swoje terytorium aż do ich upadku około 2000 lat temu, podczas kwaternarnego wydarzenia wymierania. Choć zachwycamy się ogromnym rozmiarem i przerażającymi cechami megaterium, możemy także odetchnąć z ulgą, że te potworne leniwce nie stanowią już zagrożenia dla przetrwania człowieka. Quetzalcoatlas był tak przerażającym stworzeniem, że gdyby przetrwał, mógłby oznaczać koniec ludzkości. Był to rodzaj azdarchidów, pterozaurów, które panowały w Ameryce Północnej w późnej kredzie. Te ogromne bestie były największymi latającymi stworzeniami, jakie kiedykolwiek zaszczyciły naszą planetę. Były siłą, z którą należało się liczyć, dzięki swoim gigantycznym rozpiętościom skrzydeł i długim, sztywnym szyjom. Nazwa Quetzalcoatlas pochodzi od azteckiego bóstwa, pierzastego węża Quetzalcoatla, i z pewnością zasługiwała na swoje imię. Odkryty w 1975 roku, eksperci obliczyli, że jego rozpiętość skrzydeł wynosiła niewiarygodne 16 metrów. Potężne skrzydła Quetzalcoatlasa pozwalały mu panować na niebie, rzucając przerażające cienie na niczego nieświadomą ziemię poniżej. Oszacowanie masy ciała tych ogromnych stworzeń jest trudnym zadaniem, ponieważ żaden inny gatunek nie ma podobnych rozmiarów ani układu ciała. Jednakże najnowsze badania wskazują na większe oszacowania wagi, wahające się od 200 do 250 kg. Sama wielkość tych liczb wystarczy, by zamrozić umysł. Według materiału czaszkowego Quetzalcoatlas miał spiczasty dziób ostry jak nóż. Poprzednie rekonstrukcje używały fragmentów szczęk innego gatunku, co skutkowało bardziej tępym nosem. Dokładny kształt jego grzebienia czaszkowego pozostaje nieznany, dodając aurę tajemnicy do tych już groźnych stworzeń. A co z ich zdolnościami lotniczymi? Czy mogły one szybować po niebie z przerażającą gracją? Mark Witten, odważny brytyjski paleontolog, badał twierdzenia o braku zdolności lotniczych dużych pterozaurów. Odkrył, że Quetzalcoatlas mógł latać z niezwykłą prędkością do 130 km na godzinę, opierając się na dokładnych obliczeniach rozpiętości skrzydeł, masy ciała i aerodynamiki. Wyobraźcie sobie giganta spadającego z chmur z tak niesamowitą prędkością. Ponadto inny badacz, Habib, zaproponował maksymalny zasięg lotu tych skrzydlatych potworów wynoszący od 13 tysięcy do 19 tysięcy kilometrów, zapewniając, że nikt nie byłby bezpieczny przed ich straszną obecnością. Ze swoim ogromnym rozmiarem i imponującą rozpiętością skrzydeł, Quetzalcoatlas z pewnością miał dietę odpowiadającą jego przygodom, chociaż szczegóły dotyczące jego diety są nadal przedmiotem sporu wśród ekspertów, Quetzalcoatlas najprawdopodobniej preferował średniej wielkości zwierzęta. Mógł spożywać szeroki zakres stworzeń, w tym ryby, małe gady i potencjalnie inne latające zwierzęta. Quetzalcoatlas ze swoim ostrym dziobem i potężnymi szczękami był doskonale wyposażony, aby chwytać i pożerać swoje niczego nie podejrzewające ofiary, demonstrując swoje zdolności jako drapieżnik powietrzny w prehistorycznym niebie. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby Quetzalcoatlas nadal przemierzał świat. Nikt nie odważyłby się wsiąść do helikoptera. Spinozaur. Spinozaur wyróżniał się jako poważne zagrożenie w niebezpiecznym świecie prehistorycznych drapieżników. Ten dinozaur, którego nazwa dosłownie tłumaczy się jako
jaszczur z grzbietem, żył w Afryce Północnej podczas późnej kredy, czyli prawie 99 milionów lat temu. Gdyby przetrwał, ludzkość byłaby w wielkim niebezpieczeństwie z jego strony. Wyobraźcie sobie spinozaura, który osiąga do 15 metrów długości. Jego ogromny rozmiar sam w sobie budzi dreszcze. Najnowsze badania sugerują, że mógł ważyć około 8 ton metrycznych. Niemniej jednak, stworzenie tej wielkości z pewnością budziło grozę w umysłach każdego, kto miał nieszczęście spotkać je na swojej drodze. Spinozaur miał mały pysk i proste, stożkowate zęby bez ząbków. Miał 6 lub 7 zębów w przedniej części swojej górnej szczęki, a następnie 12 bardziej prominentnych zębów w kości szczękowej. Ta nietypowa konfiguracja tworzyła przerwę między przednimi zębami a ogromnymi zębami w dolnej szczęce, umożliwiającą zadawanie przerażających ugryzień. Czubek pyska był wydłużony, a przed oczami dodano mały grzebień. Szacunkowa długość jego czaszki wynosiła od 1,7 metra do 1,6 metra. Jednak to nie tylko jego głowa była przerażająca. Spinozaur miał długą, silną szyję, która zakrzywiała się w atrakcyjny kształt litery S. Miał szerokie barki i ogromne, potężne przednie kończyny z 3 pazurzastymi palcami na każdej dłoni. Pierwszy palec, czyli kciuk, był bardzo potężny. Jego grzbiet był również ozdobiony niezwykle długimi kolcami nerwowymi, które stanowiły podstawę dla jego charakterystycznego żagla. Średnica tych kolców była ponad 10 razy większa niż kręgów, z których wyrastały. Naukowcy wciąż debatują nad rolą żagla spinozaura. Niektórzy uważają, że był on używany do regulacji temperatury, podczas gdy inni sądzą, że służył do pokazów, sprawiając, że bestia wyglądała jeszcze bardziej przerażająco. Bez względu na jego przeznaczenie, żagiel przyczyniał się do ogólnego strachu, jaki budziło to stworzenie. Jednym z najbardziej niezwykłych elementów spinozaura są jego nawyki żywieniowe. Jego wydłużone szczęki, stożkowate zęby i podniesione nozdrza sugerują, że mógł być rybożercą. Ta teoria jest wspierana przez obecność łusek ryb w klatkach piersiowych podobnych spinozaurydów. Jednak dowody sugerują, że spinozaur był elastycznym drapieżnikiem, zdolnym do oportunistycznego polowania i padlinożerstwa. Mógł być ogólnym drapieżnikiem, podobnym do ogromnych niedźwiedzi grizzly, z preferencją do łowienia ryb. Istnieją również dowody na to, że polował na pterozaury, latające dinozaury, co potwierdza ząb znaleziony w kości pterozaura. Wszyscy znamy T-Rexa, przerażającego drapieżnika. Był jednym z największych dinozaurów, osiągając długość 12,3 metra i ważąc do 9 ton. Jednak w porównaniu do samej wielkości spinozaura, T-Rex blednie. Spinozaur ze swoją niesamowitą długością i wagą zdobył tytuł największego znanego mięsożernego dinozaura, rzucając groźny cień na swojego kuzyna, T-Rexa.